Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę porozmawiamy sobie o miejscu Andrzeja Stasiuka, a ponieważ dzisiaj właśnie z innego miejsca nadaję, to mam wrażenie, że te kwestie bardzo do siebie pasują. Ten utwór to zaledwie kilka stron, więc bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po te stroniczki, bo dzięki temu będziemy mogli sobie teraz wspólnie po prostu tę wiedzę ułożyć i mieć taką świadomość, że już doskonale się w tym utworze orientujemy, a zatem na maturze będziecie bez problemu mogli do niego nawiązywać. To co, nie przedłużam, działamy i streszczamy miejsce Andrzeja Stasiuka. Pamiętajcie też o notatkach do matury.pl, bo tam również znacznie dłuższe utwory, jak między innymi kilkusetstronicowy Potop jest opracowany. No i o kursach do matury, gdzie te wszystkie notatki, opracowania pytań jawnych i tak dalej znajdziecie w jednym. To co, działamy! Na początku nieco o samym Andrzeju Stasiuku. Jest to artysta, który nadal żyje, co nie jest normą, jeśli chodzi o kanon właśnie szkolny, czyli urodzony w 1960 roku. Jest to w ogóle laureat nagrody Nike, którą otrzymał za utwór Jadąc do Babadak. Poza tym utworem stworzył m.in. te właśnie opowieści galicyjskie, z których pochodzi miejsce Mury Hebronu, Dukle, więc znany twórca. Poza tym jest też eseistą, dramaturgiem, poetą, to ważne. No i cóż, możemy powiedzieć, że on łączy w sobie taki styl reporterski i poetycki, czyli bardzo ciekawa twórczość. Idea tego utworu. Miejsce to rekonstrukcja losów cerkwi pod wezwaniem świętego Dmitra Męczennika, która zawiera filozoficzne rozważania o czasie, przestrzeni, przemijaniu i opowieści. Miejsce nie ma wymiarów, mówi narrator, jest punktem i nieuchwytną przestrzenią. I to jest najważniejszy cytat z tego utworu. On się pojawi jeszcze w dalszej części notatki, ale warto go sobie zapamiętać. Utwór został wydany w 1995 roku. Należy oczywiście do literatury współczesnej, skoro autor się urodził w roku 60. Rodzaj to epika i gatunek opowiadanie. Ale co ciekawe, badacze często używają takiego terminu, który stosuje sam autor, czyli fikcyjny reportaż. I ten termin oznacza takie utwory, w których odnajdziemy elementy reportażu, poetyckie oraz fikcyjne fragmenty i filozoficzne rozważania o ludzkiej egzystencji, historii, naturze bytu i innych uniwersalnych tematach. A zatem, jeżeli tak rozumiemy fikcyjny reportaż, no to miejsce się do tego gatunku będzie zaliczać. Geneza. Utwór nawiązuje do autentycznego wydarzenia, jakim było przeniesienie cerkwi pod wezwaniem Dmitra Męczennika z dawnej łemkowskiej wsi Czarne do skansenu w Nowym Sączu. Stasiuk przed przenosinami świątyni pilnował jej jako dozorca, czyli ma takie właściwe, autentyczne, prywatne kontakty z tym miejscem. Tytuł oznacza rzeczywiste miejsce w Beskidzie Niskim, w którym stała cerkiew, a także przedmiot filozoficznych rozważań. Tutaj te dwa porządki będą ze sobą współdziałać. Narracja przebiega w dwóch planach. Jeden osadzony w przeszłości dotyczy procesu budowania cerkwi, drugi w teraźniejszości narratora oglądającego miejsce, w którym ta cerkiew kiedyś stała. Czas akcji nieokreślony dokładnie, czyli przeszłość, no bo tu mamy te opowieści, wszystko zaczęło się jakieś 200 lat temu, i teraźniejszość na pewno nie później niż rok 93, kiedy cerkiew została rozebrana. I ta nieokreśloność co do początku pracy nad świątynią jest istotna dla narratora, który mówi, że ten bezprzymiotnikowy czas sprawia, iż można wymyślać historie, które są napędzane przez ludzką wyobraźnię. I miejsce akcji, no to raz jeszcze możemy wywnioskować, że chodzi tutaj o Beskid Niski, dawną łemkowską wieś Czarne i dokładnie tę cerkiew. Bohaterowie, mamy tylko dwóch. Narrator i zarazem bohater, którego dokładnie nie poznajemy, no ale możemy stwierdzić, że jest to mężczyzna najpewniej miejscowy, który ma wiedzę historyczną, skłonności do filozoficznych rozważań, jest emocjonalnie zaangażowany w dzieje regionu, zwłaszcza w historię cerkwi, i z jego rozważań też wyłania się człowiek wrażliwy na otaczający świat, także ten niewidzialny, niedotykalny. A drugi bohater to mężczyzna z aparatem fotograficznym, czyli po prostu turysta, który natrafił na to miejsce, no i nic konkretnego tu więcej nie wiemy o nim niż to, że zadaje pytania. Streszczonko teraz
Bardzo króciutkie, no bo sam utwór króciutki. Opowiadanie zaczyna się w miejscu, w którym kiedyś stała cerkiew. Teraz jest tu tylko prostokąt szarej, gliniastej ziemi. Mężczyzna z aparatem fotograficznym zagaduje narratora. Co tu było? Ten odpowiada lakonicznie, czyli skrótowo, na jego pytania. Po zarysowaniu tej scenki narrator wyznaje, że wielokrotnie próbował wyobrazić sobie początek powstawania cerkwi. Data jest niepewna, a to zachęta do domysłów. Najprawdopodobniej, tu cytat, wszystko zaczęło się zimą, wtedy jest najwięcej czasu, a transport stosunkowo łatwy. Stwierdza, a potem wyobraża sobie bardzo sugestywnie ów początek. Wyszukiwanie odpowiednich drzew, piłowanie, przewóz w trudnych zimowych okolicznościach nadaje imiona bohaterom: Wasyl, Iwan, może Semen. Pomyślałam sobie, ciągnie dalej, że mężczyzna zapewne przez przypadek sfotografował przestrzeń, w której znajdował się ikonostas, czyli ozdobna przegroda we wnętrzu cerkwi. W pokrótkim opisie światła słonecznego kontynuuje rekonstrukcję budowy cerkwi. No więc prawdopodobnie, tu znowu cytat, zaczynali w błocie. W czwartym niepewnym stanie skupienia ustawiali węgielne kamienie wyznaczające zarys babińca, nawy i prezbiterium. Opisawszy ten etap pracy, snuje przypuszczenia, że jesienią pewnie było już po wszystkim, przybijano gąty, forma się zamknęła. Następnie narrator dzieli się oryginalną uwagą. Mówi, że, cytat, w świątyniach najmniej fascynujące są obrazy i przedmioty, zanadto przypominają resztę rzeczywistości. Najwyraźniej dla niego najbardziej interesująca jest sama przestrzeń w środku budowli, niemal niematerialna, zamknięte w bryle powietrze, uformowana sklepieniem, ścianami i architektonicznym szczegółem przestrzeń stanowią najdoskonalsze odwzorowanie tęsknoty. Można wejść, czuć na skórze dotyk, lecz wszystko przepływa między palcami, można zatrzymać w płucach, lecz tylko na chwilę. Dalej narrator wspomina o potomkach budowniczych, wysiedlonych przed 50 laty, którzy zaczęli odwiedzać swoje rodzinne tereny, kiedy? Niedawno otwarto wschodnią granicę. Jeden z wysiedleńców, sparaliżowany starzec, dzielił się chętnie swoimi wspomnieniami. Na pożegnanie powiedział, no właściwie to można by już umierać. Narrator myślami wraca do czasów, kiedy wąskimi schodami wchodził na strych cerkwi. Te wspomnienia przerywa mu turysta, mówiąc, dobrze by było, co jest reakcją na informację, że są plany, aby rozebraną cerkiew złożyć na nowo. Narrator jednak nie jest przekonany do tej idei. Według niego wizja odnowionej świątyni stojącej pomiędzy innymi domami i sprzętami tak samo wyjętymi z ich czasu i miejsca ma w sobie skazę jednowymiarowości. Dlaczego? Dlatego, że miejsca nie można przenieść. Miejsce nie ma wymiarów, jest punktem i nieuchwytną przestrzenią. Ale tymi, jak i wszystkimi innymi przemyśleniami nie dzieli się z turystą. Opowiadanie kończy się krótką wymianą zdań. A w którym miejscu było wejście? Zapytał. Tu stoi pan na progu. Motywy literackie. Cerkiew. I tu mamy objaśnienia. Punktem wyjścia opowiadania jest odpowiedź na pytanie, co stało w miejscu, w którym teraz widnieje prostokąt szarej, gliniastej ziemi. Narrator, opierając się na swojej wiedzy, ale i na wyobraźni, próbuje zrekonstruować proces powstawania cerkwi od momentu ścinania drzew. Łemkowie. Czarne to wieś, która w latach 30. XX wieku była ważnym ośrodkiem kultury łemkowskiej. W 1945 roku większość jej mieszkańców wyjechała do ZSRR, a reszta została przesiedlona w 1947 w ramach akcji Wisła. Narrator opowiada o wizytach wysiedlonych przed laty potomkach budowniczych cerkwi, które miały miejsce, gdy niedawno otwarto granice. Przemijanie, bardzo ważny motyw. Opowiadanie to rekonstrukcja pewnego procesu budowania cerkwi, który kiedyś się skończył i którego efekt, cerkiew, zaczął ulegać zniszczeniu. Przemijanie czasu jest to opisane plastycznie, ale i w sposób nieoczywisty. Świetnym przykładem jest następujący fragment. Z czasem opuszczona cerkiew zaczęła pochylać się na bok. Wilgoć nadjadła północne podwaliny, pomiędzy belkami rysowały się szpary, spod cienkiej warstwy wapiennego tynku przezierało próchno, delikatny złotawy pył. Myślałem, że jest to znak zwycięstwa nietrwałości, ale to przecież żywe bakterie, roztocza i owady pokonywały iluzoryczny marmur. Pamięć, kolejny bardzo ważny motyw. O cerkwi cały czas pamiętają wysiedleni Łemkowie. Jeden z nich, 90-letni, sparaliżowany starzec, został przywieziony przez rodzinę do rodzinnej wsi, żeby mógł przed śmiercią obejrzeć tytułowe miejsce. Szedłem później obok wozu, relacjonował narrator, a stary człowiek wskazywał miejsca, gdzie stały domy, wymieniał imiona,
odpowiadał okruchy jakichś wydarzeń, jechał przez wieś, która istniała w jego pamięci. Miejsce. Według narratora miejsca nie można przenieść. Miejsce nie ma wymiarów, jest punktem i nieuchwytną przestrzenią. W związku z tym nie ma on pewności, czy przeniesienie i odrestaurowanie świątyni ma sens. Dalej opowieść. Narrator to człowiek opowieści, snuje historie i zastanawia się nad ich sensem. Potrzeba porządku, nazwy, skutku i przyczyny dotyczy również imaginacji, twierdził. Z tego biorą się wszystkie zmyślone historie, w które z czasem zaczynamy wierzyć. Wyobraźnia. Jego rekonstrukcja również zawiera elementy zmyślone, wyobrażone, fikcyjne. Utwór Miejsce jest reprezentatywny dla twórczości Stasiuka, którą on sam definiował jako fikcyjne reportaże. Kochani, jak zwykle część elementów w tym opracowaniu była szczególnie podkreślona, pojawiała się 2-3 razy po to, aby została w Waszej głowie. Pamiętajcie, przemijanie, pamięć, miejsce to najważniejsze motywy związane z tym pięknym, ciekawym i krótkim utworem, więc się cieszymy. A jeżeli jest coś dłuższego i załamujecie ręce, to zapraszam na dodatkidomatury.pl i na kursydomatury.pl, gdzie jest ze mną bezpośredni kontakt i można mnie o wszystko, co się polonistycznego chce zapytać, a tam już właśnie w kursach do matury idziemy razem. Buziaczki, uściski i co? Działamy dalej! Pa!